Hej tu Dalmar, witam ponownie w GTA. Lecimy właśnie Trevorem przejąć ładunek broni. Z tego co zrozumiałem, od korporacji, tej samej korporacji, której utopiliśmy tankowiec. Nie tankowiec, tylko statek transportowy, kontenerowiec w porcie. Ale niestety musi... Dobra, czyli lecimy za w kierunku celu. Niżej, niżej, niżej. Ciekawe co się wydarzy, jak polecę do góry. No i? Właśnie? Lecą samoloty, faktycznie, przynajmniej na radarze. No to jeszcze jedna próba. Rozumiem, że z bazą wojskową nie można się bawić. Niezły bajer, można to być pojedynki myśliwskie, tylko muszę własnego F-16 gdzieś skubnąć. No dobra, to Mike, Trevor, nie wygłupiaj się, tylko lecisz za szarką teraz. Cicho, grzecznie, niziutko. Nie wkurwiasz wojskowych, bo ja niezły czas reakcji. Niżej. Altitude's just fine, Ron. Cargo planes on my 12. You got a job, man. They're on their screens. Altitude corrected. They're gonna use those weapons for no good, T. Ciekawe, jak ja mam dogonić odrzutowiec. Chyba, że gdzieś tu lądują. Most. Przelecimy sobie pod. Niżej, niżej. Udało się. Baza wojskowa po prawej. Nic dziwnego, że mieli taki czas reakcji. Z Trevora to jest niezły ryzyka. Kolejny most, ale za późno, żeby... Tunel. Crop duster. This is something I'm acutely aware of. Divert! Divert! You can't go over the fort, Trevor! Właśnie to zrobiłem. Zaczęliśmy łączność, baterie padły w CV. I'm in control of this.
fly in the hive's gonna draw attention! You want me to put my nose into the dirt? Okay. Niemożliwe, ja go doganiam. Are you sure about this, T? Most certainly. These pricks, Meriwether, they're what? Using these guns for a coup in West Africa? Protecting some mineral-rich warlord? Confiscating the weapons is practically a public service. Karmically, we're golden! What's not to be sure about? When you put it like that... Handle your end, okay? Czyli wygląda na to, że sieć Trevor Phillips Company się rozwinie. Tunel, kurczę, przyleciałby sobie pod nim, ale... Świetnie. Niemożliwe. To jakiś dowcip, mam tu wylądować? Jaka akcja! W górę, w prawo. Trzeba zrobić to precyzyjnie, bo inaczej to chyba nie wyjdzie. Tu nie zwalniaj, tylko grzej za nim. Tak, wyżej, delikatnie, niżej. Jest, udało się. Co tu się dzieje? Amunicja się robi, kończy. Przynajmniej od jednej broni, ale tak.
Swapping radio channels. Over. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the mech? Welcoming parties here, Trevor. Fly safe now. Ta gra po prostu przegięli. Myślałem, że... Ciekawa sprawa. Wydaje się, że misja Trevorowi się nie udała. Zresztą ładunku też już praktycznie nie ma. Jeziorze. Dobra, trzeba poszukać jakiegoś miejsca, gdzie będzie dużo samochodów, żeby wylądować. Czy tu są jakieś fury? Jest jakaś droga, więc załatwimy sobie jakiś transport. Rozumiem, że po tym... kampania jest poniekąd takim samouczkiem czasami, tak jak w przypadku spadochronu w tej chwili. Teraz rozpuszczam, że będzie dostępny w sklepie do kupienia. Nie na drutach. Mówiłem nie na drutach. Co za sierot. Oto moje drugie podejście do lądowania. Razem nie powinno być problemów. Spadochrony są niestety jednorazowe. 40% kampanii za mną. Dzień dobry. This is Jack Evans. You get robbed. Oh, hell. Smells like shit coming out of your mouth. Son, you're fine.
Well, I'll be fucked. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Niech to będzie jasne. Okej, to pozdrawiam, do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku w tej serii GTA 5.